O, to będzie fajne. Okej, witam was w następnym ciągu. Jedziemy sobie teraz na targi IFA i zobaczymy sobie parę stoisk. Mieliśmy możliwość sprawdzić sobie najnowsze produkty, te, które były wczoraj zaprezentowane z linii Lenovo. I miałem też okazję pomacać sobie te nowe ThinkBooki, bo ich byłem bardzo ciekawy. Jak widzieliście pewnie po moich ujęciach, ThinkBooki nie mają trackpointa. I swoją drogą przy tej prezentacji też nam się wywiązała tak troszeczkę śmieszna dyskusja. Ponieważ są ludzie, którzy nie wiedzą, do czego trackpoint służy. I niektórzy nawet narzekają, że w ThinkPadach te trackpointy się znajdują. W ThinkBookach trackpointów nie będzie. Jak dla mnie jest to szkoda. Aczkolwiek są to laptopy bardziej skierowane do takich małych biznesów. Nie wiem, może kiedyś będzie okazja jakiś przetestować. Są to na pewno laptopy zdecydowanie tańsze niż ThinkPady, z tego co zrozumiałem. Oczywiście jakość wykonania też no, daje o sobie znać. Z tego co zauważyłem, w tym ThinkBooku nie było także portów Thunderbolt 3, więc zdecydowanie jest to opcja bardziej budżetowa. You're scared that you're breaking? No. Yeah. It's made of really cheap plastic, yeah. I guess. Oh man, we shouldn't run or something like that. If it falls, it breaks probably. Yeah. Matko, to całe stanowisko, tutaj wszystko co jest za mną, to jest po prostu stanowisko jedno wielkie od Lenovo, jest tutaj jeszcze Motorola, jest tu praktycznie każdy produkt. Teraz wejdź, jeszcze znajdź czas na to, żeby to wszystko obejść. A z tego co słyszałem, to za 5 minut mamy jakieś kolejne spotkanie, więc no będzie ciężko, ale się postaram. No nie mieliśmy tam za dużo czasu na stoisku. Była to taka bardzo, powiedziałbym, pośpieszna oprowadzka. A teraz z tego co wiem, to wybieramy się na lunch, a potem czekają nas tam jakieś ciekawe przygody, które wymyślono dla nas w Berlinie, więc jestem ciekawy co się wydarzy. Jest godzina 12, już niestety wychodzimy z targów IFA. Było to bardzo szybkie, bardzo szybko oprowadzka. O, to będzie fajne. Ale bajer. To jest ciekawe. To jest wszystko chyba wyświetlacz. Włączcie coś, please. Akurat się musiał włączyć. O. To robi wrażenie. O matko, to są wszystko powyginane wyświetlacze. O wow. To od LG. Myślałem, że to Samsung. Zdecydowanie muszę tam jutro wrócić do tych powyginanych wyświetlaczy, bo to wyglądało super. Tak jak chciałem powiedzieć, teraz idziemy sobie na lunch. Dzisiaj byliśmy bardzo krótko na tych targach, ale jutro będziemy mogli tutaj wrócić i będziemy mieli więcej, o wiele czasu, żeby sobie swobodnie pochodzić. Dlatego mówię, na pewno wrócimy sobie na stanowisko Lenovo, bo nawet nie miałem za bardzo czasu zobaczyć tego, co chciałem, tylko tego, co nam nasz przewodnik pokazał. A do tego chciałbym zobaczyć koniecznie Samsunga Folda. No i wrócimy sobie jeszcze do tych powyginanych wyświetlaczy, bo wyglądały spoko. No i postaram się jeszcze wynaleźć coś ciekawego. To się bawią influencerzy. Dostaliśmy jakiegoś tajnego questa do zrobienia. W tej restauracji jest taki, że wszystkie rzeczy, które są używane, no może nie wszystkie, ale na pewno te rzeczy, które pokazałem wam na przebitkach, są hodowane tutaj, w tej restauracji, a potem są używane w potrawach, więc taki wiecie, vibe tego, że wszystko jest eko i że staramy się jeść zdrowo. No ciekawy koncept, nie spotkałem się z tym wcześniej. Wygląda to jak olej samochodowy zużyty, a tak naprawdę to jest jakiś, nie wiem, wyciąg z mięty, tak przynajmniej zrozumiałem, spróbujemy. Thank you.
Ma bardzo spoko smak. Taki trochę kwaskowy. Ciekawe. Spodziewałem się, że będzie to gorzej smakować, więc jest dobrze. Okej, okay, pojedliśmy, a teraz będziemy mieli przejażdżkę takimi śmiesznymi wózkami, które zaraz wam pokażę. Gdzieś tam mówili, gdzie jedziemy, ale nie pamiętam. Powinienem się bardziej skupić chyba. A tu przez to jedzenie zrobiłem się trochę śpiący. Sean, yeah, you're like my taxi driver right now. Yeah, you can call me that. You have 3 GPS. Yes. Where you wanna go? Tell me. I can put 3 different locations and we can walk around, roam around. Are you ready for some action? They see me rolling. Keep rolling, rolling. Jedziemy sobie w rikszy, która jest wspomagana elektrycznie. Is it electric, right? It's combination of electric and pedal, mechanical, electromechanical. Yeah. Więc jest mechaniczny, czyli na pedały, ale także jest wspomagany elektrycznie. I jedziemy sobie na przejażdżkę teraz. Had one action. Yeah, we have a better phone than you. Yo. Your GoPro can go home. Teraz będziemy mieli warsztaty, na których będziemy tworzyć muzykę za pomocą zautomatyzowanych robotów, które uderzają w jakieś fizyczne urządzenia i tak powstaje muzyka. Tutaj pan prowadzi firmę, która nazywa się Dada Machine i w ogóle miał jakąś tam udaną kampanię na Kickstarterze, więc ciekawy jestem, co uda nam się tutaj stworzyć. Teraz będziemy mieli warsztaty z face filters, czyli z tych takich filtrów na twarz, jak życie ze Snapchata, te kotki albo z Instagrama, jakieś króliczki czy coś takiego, więc teraz będziemy próbowali zrobić jakiś własny filtr. Ciekawy jestem, czy uda mi się coś zaprojektować. Bardzo ciekawy temat z tymi filtrami. Jeżeli ktoś by chciał się nauczyć czegoś takiego, to program nazywa się Spark AR, czyli nazywa się Spark AR. Jest to narzędzie od Facebooka. No i zrobiliśmy sobie parę takich prostych filtrów. No, powiem wam, ciekawa sprawa. Ja osobiście nie bardzo interesuję się modelingiem 3D. Jeżeli ktoś z was obcykał narzędzia pokroju Maya czy Blendera, no to myślę, odnajdzie się jak w domu. No i tak śmiesznie w sumie, bo uczył nas facet, który ma Instagrama, obserwuje go tam chyba 300 tysięcy ludzi. No i wrzuca różne fajne filtry i robi też filtry dla artystów, także możecie sobie sprawdzić tutaj jego Instagrama. Okej, okay, wróciliśmy z dzisiejszego dnia. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że więcej czasu spędzimy na IF-ie, ale mieliśmy taką właśnie przejażdżkę po Berlinie, mieliśmy właśnie te warsztaty, czy te muzyczne z Dada Music, dali nam taką płytkę. No i mieliśmy też warsztaty z tych filtrów twarzowych. Może kiedyś się pobawię, może zrobię jakieś filtry z komputerem ze śmietnika, czy jakimiś innymi śmiesznymi rzeczami, pomyślę. Mi się będzie chciało pobawić trochę w 3D, to się może zastanowię. Jest jeszcze dość wczesna godzina, mamy jakąś godzinę, żeby się spakować. Potem idziemy na kolację i po kolacji mamy mieć jakąś, nie wiem, imprezkę. Cokolwiek to będzie, to się dopiero przekonamy. Aczkolwiek plan na jutro wygląda w ten sposób, że będziemy na pewno na targach IFA i tam już będziemy mieli czas wolny, więc będę mógł poswiedzać to, na co mam ochotę, a nie to, gdzie mnie oprowadzają, więc oczywiście myślę, jutro będzie sporo tego technologicznego mięsa.